Siemanko, słuchajcie, udało mi się w końcu trochę przemeblować game room, no niestety tak jak już część widzów kiedyś zauważyło, że miałem poupychane gry już na płasko, gdzieś w każdą szczelinę możliwą, więc musiałem kupić regał, który montowałem dwa dni, ale oczywiście to jest przyjemna robota i dlatego mi się przedłużyło z zakupami growymi. Dzisiaj wam pokażę paczkę, którą nagrywałem już, ale niestety kamerzysta siedział obok mnie i gry po prostu były źle oświetlone, niestety materiał będzie pocięty. Ale teraz pokażę wam jakby tą całą paczkę jeszcze raz. Cała paczka przyszła od Jerego ze sklepu IT World, bo tam się mi nazbierało z 2 miesięcy na wakacjach, po prostu składałem zamówienia i będę leciał po kolei z grami. Słuchajcie, oczywiście zaskoczenie. This is the crystal's blessing. No sweat of details, eh? And don't stand on ceremony either. If I've helped even one person, then I've done the right thing. No bo Switch kolejny się pojawia u mnie. Jest to tytuł Bravely Default 2. Pierwsza część ukazała się na 3DS-ie. Jest to oczywiście JRPG. Ja na ten tytuł się od dłuższego czasu właśnie czaiłem, żeby sobie kupić, mimo że nie mam Switcha, ale wiem, że będę chciał na Switchu to ograć. Tak samo będę chciał zapolować na właśnie pierwszą część tego JRPG-a. Ogólnie JRPG-i ja nawet na fabułę nie patrzę, w większości je przeklikuję, bo tam zawsze ratujemy świat, czy cholera wie co, i tak to wygląda. Najważniejsze w JRPG-ach dla mnie to jest właśnie system walki, ekwipunek, ale przede wszystkim jaki jest system walki. Jeżeli jest dobry system walki, naprawdę fajnie się walczy, to gierka jest kupiona dla mnie. A sama kwestia fabuły, no to już mówię, mogę pominąć. Także kolejny tytuł na Switcha trafia do kolekcji. Myślę, że niedługo ten Switch do mnie też trafi. Słuchajcie, kolejny tytuł na Switcha, jak już lecimy ze Switchem. Dzisiaj dwie pozycje na Switcha. After the bombs fell, we were driven underground. Now we climb to destroy it. Armed to the teeth with the weapons we created. To jest oczywiście Indyk i to pikseloza 2D, jakaś taka arcade'owa strzelałka pikselozowa. Nie patrzyłem, była tania, wziąłem. Ja ogólnie lubię właśnie, jeżeli to jest jeszcze rogalik, to tym bardziej ja lubię ogrywać takie gierki. Dużo nawet pisze, że to jest synth-punk rogalik 2D action shooter, także strzelałka, rogalik, dla mnie jak najbardziej. Ta jest już używana, ale ona, czy nie jest używana, jest nowa, odfoliowana po prostu. Tak została mi sprzedana w niższej cenie. Ta jest nówka w folii. Także dwa tytuły na Switcha trafiają do kolekcji. Słuchajcie, i teraz przechodzę do Playa 4. Tytuł, na którego się od bardzo dawna czaiłem. Myślałem, że zejdzie z sceny, ale nie chciał za bardzo zejść z sceny. I to tak samo pikseloza od Team 17, twórcy Wormsów. Oni tak najbardziej są przyczepieni do tych Wormsów, ale mają bardzo dużo innych fajnych tytułów i fajnych marek. Deweloperem przecież jest to inny, ale wydawcą jest Team 17. Tytułu nie potrafię wymówić poprawnie, to jest kaleczone tak, że Agata też go kaleczyła. Nawet chyba nawet nie podjęła próby. Blasphemous, coś takiego, to musicie sami ogarnąć. Tytuł porównywany do Soulsów 2D, właśnie w pikselowej oprawie. Bardzo ładne tła. No i gierka ponoć trudna, także to już mnie kupiło, że to jest Dark Souls taki w 2D, przynajmniej tak to porównują ten tytuł. Biegamy jakimś właśnie takim gościem, który mam zamiast hełmu czy tam czapki ma pachołek drogowy. Tak to wygląda. Ale tytuł na pewno do sprawdzenia, na pewno do zagrania. Słuchajcie, kolejny tytuł. Goodbye Deponia. Deponia. And once again, I have to do all the heavy lifting, right? Here we go. After 2 thwarted escape attempts from Deponia, Rufus and Goal are now closer to reaching Elysium than ever before. Ja jak ostatnio mówiłem, zamierzam zebrać wszystkie 4 Deponie, które wyszły właśnie w pudełkach. No, zbiorczego opakowania raczej wątpię, żeby mi się udało w dobrej cenie albo szybko trafić, więc stwierdziłem, że sobie wszystkie 4 deponie zbiorę w pudełkach i dobrze mi idzie, bo powiem wam, jest to 3. deponia, brakuje mi Chaos on Deponia i będę miał wszystkie 4 na półce, z czego się bardzo cieszę. Ten tytuł akurat jest najciężej do wyrwania, więc też dzięki IT World i złożonemu zamówieniu
mam tą część. Zresztą Jerry trafił cały ten kompilację, udało mu się kupić za naprawdę śmieszne pieniądze, wrzucał na grupę na Facebooku, na którą oczywiście zapraszam wszystkich. I chwalił się właśnie wyrwaniem wszystkich czterech części deponii w jednej kompilacji, także wielkie zazdro. A tobie czego brakuje w tej? A mi brakuje jeszcze jednej części. Ja będę miał w czterech pudełkach. Której części? Chaos. Ale jest do kupienia, także wystarczy zrobić kup teraz i gra trafia do mnie. Słuchajcie, żeby sobie podpórkę spada. Bo jeszcze muszę kupić sobie jakieś podpórki. Nie mam tu jeszcze... Widzicie, teraz jest... Ale możesz zrobić sobie sam podpórkę. Mogę sam sobie zrobić? Oczywiście, że tak. Drewno. A, drewno, racja. Wyrzeźbisz sobie taką linię. Taki rowek, dołek taki. Czekaj. Dobra, na razie to położę. I możesz sobie wtedy tam ustawiać. No, będę musiał coś takiego wykombinować. Taką postawkę. No teraz niestety będziemy, znaczy niestety będę na siedząco, już wstałem z kolan, z podłogi, będę nagrywał teraz z takim tłem i w takich warunkach po ludzku. Słuchajcie, kolejny tytuł też, na którego się czaiłem też od IT World. Jest to kompilacja gier z serii Samurai Shadow Neo Collection. Jest tutaj pięć tytułów. Nie pięć, co ja mówię, więcej. To jest sześć tytułów. I przypuszczam, że jest dużo jakichś bonusów dodatkowych, jakichś artworków, koncepcyjnych grafik. Jest to wydawca Pixel Love. Nie wiem, czy to jest jakiś taki wydawca, który ma limitowane nakłady, ale ja już się zaopatrzyłem w ten tytuł. Są to bijatyki właśnie z samurajami, z mieczami. Też dosyć długa seria gierek. Ja ogólnie chyba grałem kiedyś, ale to chyba tylko i wyłącznie w jakiś ze SNES-a z emulatora. Jakoś tej serii bijatyk nie bardzo. Ale do kolekcji jak najbardziej. Słuchajcie, i to wszystko widzicie, wszystko nówki w foliach, będę musiał to potem porozpakowywać. Słuchajcie, jak będę oczywiście ogrywał. Generation Zero. To kiedyś zamówiłem i mi niestety cofnęli zamówienie, kupowałem z Texa przez neta i niestety powiedzieli mi, że mają tylko dodrukowaną okładkę, dlatego mi nie wysłali, a była też dosyć fajna cena. Mało sztuk tej gry widziałem jest na necie, więc dlatego się skusiłem. Jest to gierka kooperacyjna właśnie o przetrwaniu, gdzie jesteśmy na jakiejś wyspie, już nie pamiętam właśnie w jakim kraju. I tam walczymy właśnie z robotami, gdzieś tam, które napadły na ludzkość. Tytuł mnie zaciekawił, bo naprawdę fajnie wygląda na gameplay, zresztą w rogu wam puszczę te gameplaye. I tytuł naprawdę ciekawa się zapowiada, więc tytuł będę chciał sobie ograć. Mimo, że nie lubię specjalnie survivali, ale ten tytuł zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze. Słuchajcie, kolejny tytuł od NIS America. Your mission has one objective. Conduct a thorough exploration of the labyrinth beneath Refrain. RPG. Tutaj mamy też tak zwanego JRPG-a, tylko widzimy jakby rzut z oczu bohatera i walczymy właśnie chodząc po jakichś labiryntach. Zresztą sama gierka się nazywa Labyrinth of Refrain. Coven of Dusk, nie wiem. Ja to tak standardowo przekręcam nazwy. Nie robię tego specjalnie, po prostu taki mam poziom angielskiego. Zrozumiem, ale jak mam coś powiedzieć, to już niestety jest już problem. Telekurs musisz sobie. Nie, ja po prostu jestem odbiorcą biernym, także tylko słuchałem, potrafię zrozumieć, ale nie potrafię w drugą stronę. Jednokierunkowo odbieram angielski po prostu. Ale wracając do tytułu, fajnie wygląda, rysowana, ładna grafika. Oczywiście ja dużo gier ostatnio od NIS America zbieram, bo potem te gierki potrafią drożyć, przynajmniej tak było w poprzednich generacjach, mam nadzieję, że w tych też tak będzie i to będą trafy, aczkolwiek ten tytuł też chciałem sobie na pewno zagrać. Oczywiście życia mi nie starczy, żeby we wszystko zagrać, ale... A jak ja dbam o ciebie, to ci długo życia. A Agata mówi, dba o mnie, to dużo gier przejdę. Słuchajcie, kolejna gra mi się... Myślałem, że ona będzie w steelbooku, ale niestety jest w kartonbooku, bo w środku jest plastikowe pudełko, a to jest tylko po prostu tekturowa oprawa. Myślałem, że to jest steelbook. No niestety, Fahrenheit, ja w to nie grałem. Jest to gierka, która rozpopularyzowała ten gatunek, jeżeli chodzi o twórców, czyli Quantic Dreams.
Oni wcześniej się zrobili Omicron Nomad Souls, coś takiego, gierka właśnie też na pecety, ale no teraz jest praktycznie niegrywalna, czy niegrywalna, grafika jest strasznie, strasznie kanciasta, bo to były początki 3D. Tytuł kiedyś chyba w kilku był, trafiłem, trochę próbowałem grać, ale nie podeszło mi. A Fahrenheita raczej ogram, bo też chciałem się od dłuższego czasu z tą gierką zapoznać, bo dużo dobrego nie słyszałem. Jest to właśnie taka przygodówka, trochę jakieś paranormalne właśnie zjawiska, ale gra ogólnie mocno filmowa. Także tytuł, gdzie chyba początek się zaczyna tak, że jakiś gościu budzi się w jakiejś toalecie i ma nóż chyba obok leżą zwłoki i leci fabuła. Także gierka mocno fabularna, tytuł na pewno do ogrania. No to jest to generacja PlayStation 2, tak? Mam nadzieję, że dorwę też to może na Xboxa do swojej kolekcji, ale mam już na Playa 4, także w najlepszym wydaniu mogę sobie pograć w ten tytuł. Słuchajcie, kolejny tytuł to już jest sztosiwo. I na ten tytuł to już było długie zlecenie, Jerry już wiedział i firma IT World, że chce, jak wyjdzie w jakichś normalnych, rozsądnych, ludzkich pieniądzach ten tytuł, bo chciałem go kogo zamawiać już z PlayAsia, ale wykupili w pewnym momencie cały nakład i dopiero gdzieś tam udało się Jeremu dorwać to właśnie w innym nakładzie, w jakimś chyba dodruku, chyba był dodruk tej gry. I gra jest po angielsku, mimo że... Nie, to jest multilanguage. Gierka to jest to typowy hack and slash, ale niskobudżetowy, ta gierka nie ma jakiegoś wysokiego budżetu. Mimo to ładnie wygląda, fajnie się ta walka prezentuje, bardzo dynamicznie. Mamy też tam zmiany właśnie broni, jakieś cięższe, mniejsze, walczymy z robotami. No tytuł na pewno będę chciał grać, na pewno to, tak jak większość hack and slash, nie jest jakiś długi tytuł, więc myślę dwa wieczory i pęknie. Ale z uwagi, że ja zawsze powtarzałem, że strasznie się zawiodłem na Devil May Cry, chyba bodajże piątce, tej najnowszej odsłonie, nie podeszła mi, wolałem wcześniejsze, nawet tego DMC wolałem od piątki. Więc ten tytuł jak najbardziej może coś mi da więcej radochy z hack and slashy. Słuchajcie, jedna mocna, gruba limitka. Jest to tytuł Wing of Darkness Limited Edition. Słuchajcie, limitka, aż żal to otwierać. Może kiedyś zrobię wam unboxing, jak będę się zabierał za granie w tą grę. To wtedy przed zagraniem po prostu ją rozpakuję. Bo aktualnie nie mam w co grać, także ogrywam tytuły, więc nie, ja jak zawsze rozpakowuję gierki, jak zaczynam w nie grać. Chociaż ta i tak już się, tak mi się trochę tutaj utyrała przez te remonty, tu gdzieś się naddarła, więc tam w folii nie będzie żal ściągnąć, najwyżej protektor sobie kupię. Gierka z Japonii, wielkie mechy, małe dziewczynki. Standardowo Japońcy są pod tym kątem mocno powalani. Gra jest po angielsku, ale widać, że to jest wydanie, znaczy widać, jest to wydanie właśnie z krzakami. No i tyle, co mogę powiedzieć, to są arcade'owe walki mechów właśnie. A co dalej, to może coś więcej powiem, jak ogram ten tytuł. Bo mówię, z gameplay, małe dziewczynki, wielkie mechy i rozpierdziel. Także Agata mi tu pokazuje, kręci rękami, że mam przekręcić grę, nie wiem, o co jej chodzi. A ty pokaż, ja mówię, Agata, pokazuj tak. Mówię, o co jej chodzi? Nie chcesz się wtryniać. Aha, nie chcesz się wtryniać, nie chcesz się wtryniać, słuchajcie. Agata powiedziała, pokaż tył. Ja myślałam, że już tak się dobrze znamy. Że... Dobrze, że nie krzykłeś, pokaż dupcie. Bo albo byśmy... co innego, no. Albo co innego. No tył wygląda tak, jak mówiłem, same krzaki. Później któregoś razu zrobię wam unboxing tego tytułu. Krótki filmik, jak będę zaczynał w to grać. Także to trafiło do mnie i nie tylko, bo jeszcze potem była dosłana, domówiona jedna gra, ale to zaraz wam pokażę, słuchajcie. Także taki zestawik, fajna limitka. I jeszcze z IT World też czaiłem się na ten tytuł, bardzo dziwaczny, bardzo niszowy. Nie wiem, ile kopii tego wyszło, ale rzadko ten tytuł trafiam. Mad Rat Dead. Można go normalnie kupić. Można go normalnie kupić właśnie tutaj. Postawię ten, żeby się tak eksponował. Można go kupić. Jest to taka właśnie platformer, gdzie skaczemy, daszujemy w rytm. Chyba jakaś to jest też platformówka rytmiczna. Ciężko powiedzieć, bo na gameplayach bardzo dziwnie to wygląda. Ładna taka właśnie kreskówkowa grafika. Tytuł też na pewno do ogrania.
Żal będzie to rozpakowywać, ale trudno. Gierkę na pewno będę chciał grać. Chyba, że będzie jakaś promocja w cyfrze, ale to raczej staram się nie kupować dwa razy w wersji cyfrowej, po prostu rozpakowuję fizyczne. I tytuł też zapowiada się całkiem ciekawy i też jest od Miss America. Długo polowałem, oczywiście udało się dzięki firmie IT World dorwać ten tytuł w fajnych naprawdę pieniądzach. I słuchajcie, sam już tam w międzyczasie, jak leżałem na plaży, coś tam przeglądałem, udało mi się trafić zamówienia. Słuchajcie, udało mi się trafić za 50 zł, bo ta kartę pamiętam, bo bardzo fajna. Captain Toad is about to embark on the adventure of a lifetime in Captain Toad Treasure Tracker. Gierkę na Wii U. Rzadko się trafia ostatnio mi na Wii U, ja kupuję tylko te wszystkie eksy, które były eksami na Wii U, a potem oczywiście Nintendo, z uwagi na słabą sprzedaż Wii U, bardzo mocno, masowo portowało te wszystkie gry na Switcha, więc większość tych eksów, które były na Wii U i były solidnymi grami, poszły, potem przeportowane zostały na Switchaka. I tutaj mamy właśnie taką zręcznościowo-logiczną gierkę, właśnie, gdzie kierujemy tym właśnie małym grzybkiem z latarką na głowie i rozwiązujemy przygody. To była chyba do Mario 3D World, jakieś były minigierki właśnie, z tego co pamiętam, gdzie w recenzjach czytałem. I potem z tego się rozwinął koncept na całą grę. Także kolejna gierka zasila u mnie taką bieda edition malutką, muszę tam w rogu widać edycję gier na Wii U, ale tam czasami jakoś jeszcze teraz czaję się na Bayonetę właśnie dwójkę, żeby sobie kupić, bo też nie jest w jakichś dużych pieniądzach, można za cztery dychy wyrwać, więc staram się kupić, ewentualnie potem jeszcze jakieś Donkey Konga i będę miał zamkniętą tą, nie chcę mieć, no i jeszcze Xenoblade chyba. Ale tak jak mówię, tutaj na spokojnie, bez jakiejś spiny zbieram właśnie gierki na Wii U. Słuchajcie, za cztery dychy też kupiłem tytuł, bo akurat tak mi gdzieś wpadł w oko, a zapomniałem o nim, miałem kiedyś go na radarze, na celowniku, tylko że potem znikł z uwagi, że okazało się, że to jest jakiś troszkę słaby tytuł, że gameplayowo nie podołał, mimo że gierka właśnie wydawał Gearbox z klimatami, przypominała Bioshocka. I tutaj zapowiadał się jako dobry tytuł, no bo Gearbox raczej wypuszcza solidne tytuły, no a tu wyszedł taki średniak. Jest to gierka, w którą to jeszcze mam z Ceksa, kupiona za cztery dyszki. Gierka, w której losowo chyba z tego co w recenzjach pojawiają się miasta, a my jako taki niepokorny obywatel, gdzie wszędzie są kamery, ludzie zażywają jakieś tam tapsy, żeby ich kontrolować, widzą świat w kolorowych barwach. Właśnie nie zażywamy tych tabletek, no i musimy działać. Jeżeli zrobimy jakieś działanie poza normą, no to zaraz zaczynają nas ścigać inni ludzie, jakaś tam policja właśnie w tych takich śmiesznych właśnie maskach białych i angielskich czapkach. Także ten tytuł też trafia do mnie. I słuchajcie, jeden rodzynek na PlayStation jeszcze trafił mi na PlayStation 3. Quad Lights, move it! Roger that. Tak powoli już uzupełniam sobie kolekcję PlayStation 3. Tych gier już mam tak dużo, że praktycznie nie mam co kupować na trójkę, a te co chciałbym kupić to są zbyt drogie, więc ta kolekcja na Playa trójkę tak bardzo powoli sobie raczkuje. Teraz skupiam się na czwórce raczej, a trójka to już tak mówię, jak coś wpadnie. I tutaj wpadł mi tytuł praktycznie jak nowy, jak odfoliowany, Blacksite Area 51. To jest jakby kolejna część gierki Area 51, ja na nią grałem na PC-cie, ale chcę ją kupić sobie też na Xboxa klasycznego, ona wyszła na Playa 2 też właśnie. Szczelałka do ufoków, FPS-ik, tamta była jeszcze w miarę przyjemna i fajna, bo z tego co pamiętam mi się bardzo fajnie w to grało i fajnie strzelało do tych ufoków. Ta jest ponoć takim troszkę w kierunku krapiszczona, słaby tytuł, zrobiony taki troszkę nadpierdziel. Ale zobaczymy, no może kiedyś odpalę, włączę, chociaż szanse są nikłe. Ale do kolekcji jak najbardziej. I słuchajcie, trafił jeszcze do mnie na sam koniec steelbook. Jak wiecie, też zbieram sobie steelbooki z gier. Jak uda się trafić w jakichś rozsądnych pieniądzach, to te steelbooki łapię. Słuchajcie, i steelbook z gry Fallout 4, której de facto nie lubię za bardzo. Ja ogólnie nie lubię wszystkich Falloutów, które przeszły w trójwymiar. A jestem wielkim fanem jedynki, dwójki, Taktika. Ale to tak odbiegając od tematu. I trafił mi się steelbook bardzo ładny, nowy. Jeszcze tutaj są zalakowane pocztówki z gry. Właśnie nie mieli tu ich kilka sztuk właśnie jest, ale tego nie będę rozpakowywał sobie już. Będę miał taki pełen komplet. Także bardzo ładny steelbook właśnie z Fallouta 4.
do kolekcji jak najbardziej. Słuchajcie, to jest całość. Jak chcecie, piszcie w komentarzach, to zrobię wam krótki filmik z tego, jak przebudowałem, jak dostawiłem te wszystkie półki, co gdzie poszperałem, co gdzie poukładałem. Także mogę wam zrobić taki krótki filmik, jak to teraz u mnie wygląda ta cała moja, mój grajdołek. Jeśli chcecie, to wam zrobię. Tak zwany pokój szczęścia. Agata mówi pokój szczęścia. I radości. Trzymajcie się, na razie. Będę mów do kamery. Witamy was wszystkich. Czy ja mam dobrą dykcję? Nie masz mikrofonu, więc nie musisz mieć dykcji. Ja jestem tylko obrazkiem, ja jestem tylko takim kartonikiem. Tu musisz mówić. Dobra. Jo, dzień dobry, raz. Lecisz. Dostaliśmy taką ładną paczkę. Nie dostaliśmy, tylko trzeba za wszystko zapłacić. Olaf dostał, nie ja. Ale że tak ci pięknie zapakował. Bo to święta są, widzisz, więcej razy niż raz w roku. Święta mogą być kilka razy w roku. A ja jestem od tego, żeby tutaj odpakować. Domagali się, że... No, że... Dobra. Masz nożyczki po to? To delikatnie. A to jest wszystko po niemiecku. Bo to z Niemiec wszystko. Delikatnie. Masz nożyczki po to. Przecież to jest opakowanie, kochanie. Przecież nie zniszczę tych pojemników. Pamiętaj, jak elektryk wysokich napięć. O. Raz się myli. Jak saper. Mam... Zestaw obiadowy. Zestaw obiadowy. Piękny zestaw obiadowy. Otwieraj, bo filmu nas nie tu. Dobrze, zabawiaj widzów rozmową. Co mam zabawiać? Żonglować mam. Możesz żonglować, ale czym będziesz żonglował? Masz czym żonglować? Nie mam czym żonglować. Pudełkami z tyłu. No to właśnie. Fifami. Nie przygotowałem sobie. Tego się nie otworzy. Jak nie da się otworzyć? No nie da się tego otworzyć. No ktoś to zamknął, to... No to właśnie tak to zamknął, żeby czasem nie mógł nikt tego otworzyć. No i proszę. Daj. No poczekaj. No i niby jak chcesz to otworzyć. Tu musisz przeciąć. No co masz przeciąć, jak nie ma miejsca? Tu trzeba byłoby jakiegoś miecza. Czyli jest dobrze zapakowane. No, jakimś mieczem. 5 na 5 gwiazdek zapakowania. Skoro Agata się nawet... Tak, żeby miasto normalnie... No, krzywy zrób. Krew będzie... Dziwne, pogotowie lecie. Będzie dużo krwi dzisiaj. Na pogotowie będziemy lecieli. Będzie dzisiaj dużo krwi. Ja się będę... A nie, no pokaż, że tu wciągasz, a nie, to odwróć. To, no to nie, to nie. To nie? Kurwa. Kurwa mać z tobą, to taka zabawa. No czeka, bo tu są następne pudełka. No to pokaż tu. To jest taka matrioszka. Dla siebie otwierasz, czy dla widzów? To jest taka matrioszka, będziemy tak otwierać w nieskończoność. O, pudełko po butach, Adiki jeszcze dostaliśmy. Nie, Adiki, tylko Nike. Nike, coś tam więcej jest? Sprawdź, bo zaraz... Kartoniki same. No to otwieraj to. Mało, myślę, że więcej będzie. O, jest. Patrzcie, każda osobno. No i lecimy. Lecisz, baby, z tym koksem. No, przeczytaj, widzom. Co ty to za... No. Brawele de fob. Czekajcie, to jeszcze ceny są. Trzeba będzie brzydko wyglądać, trzeba to pościągać. Ja słuchajcie, kontynuujemy zbieranie gier na konsolę, której nie posiadam, bo Agata mi nie... Switch. Tak, bo Agata mi nie pozwala kupić. Ja to nie pozwalam ci kupić, powiedziałam, zarabiasz, wydajesz. Słuchajcie, Bravely Default, ja nie wiem, kto bardziej przekręcił, ja czy Agata. Język z tyłu jest tak jak myślałem. Jaki jest język z tyłu? Najgorszy dla kolekcjonera. Niemiecki. Czyli, dokładnie. No, uczysz się. Słuchajcie, gierka JRPG na Switcha, ekskluzyw, dlatego też to kupiłem. I tytuł, będę chciał też dorwać jedynkę, która jest na 3DS-a, a ten tytuł powędruje do kolekcji na konsolę, której jeszcze nie mam, ale przypuszczam, że niedługo się pojawi, z uwagi na to, że Agata mi pozwoliła kupić sobie. A ja sobie coś zrobiłam na wczasach, za to. O, pokażcie, co, no właśnie, patrzcie. Ja sobie zrobiłam. Znaczy, schodzi coś. Schodzi ci już. Co to jest, opowiedz widzom. Co to jest, wilczur, tak? To jest wilk. Kuna. Wilk Illuminati. Kuna Illuminati. No bez bólu, było słuchajcie. Napisane bez bólu i faktycznie nie bolało. Mielno niszczy. Tak, teraz Olaf. O, już, na co to jest? To jest Black Future. 88. Słuchajcie, to też jest nowa gra, aczkolwiek ona była odfoliowana, mi to nie przeszkadza. Patrz, jaka mała gierka. No właśnie, taka malutka. Taka malutka. To też na Switcha? Też na Switcha, też którego nie mam, ale widzicie, już mam trochę gierek, także będę musiał tego Switcha na co kupić, bo gry się marnują, a nie może się być, żeby się gry marnowały. Kiedy także grała, na emeryturze. Słuchajcie, dwie gierki. To jest oczywiście pikselowa gierka. I z tego co kojarzę, chyba nie wyszła na
na konsolę Playa 4, więc dlatego sobie kupiłem ją na Switcha. Fajny, pikselowa, fajna pikselowa gierka, także dwa kolejne Switchaki. Wchodzi mi się w kadr? Możliwe wchodzi, możliwe nie, to tak pokażę. Tutaj może tutaj tak o... Zawiązany kilka. Także dwie gierki. I po kolei dalej. I co mamy na PS4? Labyrinth of Refrain. Co to za nazwa? Lepiej bym je przeczytał. Od Nis Ameryka, też jest to JRPG, walki turowe, ale z widoku z pierwszej osoby. Też się jakiś czas uczaiłem, to też jest chyba Jerry skądś skombinował. O labiryncie na pewno to jest. No jakimś labiryncie, no, gdzieś, no na pewno. Na pewno. To jest pewnie jakiś labirynt. Pewnie jakiś labirynt. JRPG, Nis Ameryka, ostatnio dosyć dużo gier u mnie wpada od Nis Ameryka. Także i ten tytuł, i to też w folii jest, tak? No potem będzie trzeba to rozfoliować, chcę zagrać. Tutaj mamy... No. Fahrenheit. A doczytaj pod spodem. First. Fiki first. Przestań, bo oni pomyślą, że ja ci też nie potrafię. Ja też nie potrafię, dlatego lepiej jak ty się zbłaźnisz niż ja. Tak, z żoną manipulujesz. Co ty ze mną robisz? Nie robisz tak z żoną. Słuchajcie, oj, żartuję sobie przecież. Fahrenheit. Ale na PS4 to jest. Tak, na PS4 w Steelbooku. Nie, w Steelbooku nie. W kartonowym booku. To myślałem, że to jest Steelbook. Myślałem, że to jest Steelbook, ale to jest kartonowy book. Słuchajcie, Fahrenheit. Od twórców, od Quantic Dreams, od twórców późniejszego Heavy Raina i całej serii gier właśnie takich mocno filmowych. Od tej gry się właśnie zaczęło, co prawda oni wcześniej mieli gierkę Nomicrat, Oman Souls taka gierka była, ale no teraz ciężko w to grać, bo jest straszna, straszna kanciasta grafika 3D, bo to były te pierwsze takie 3D gierki, one wyglądały jak wyglądały. A ten tytuł nie mnie ominął, nie grałem nigdy w niego, więc z chęcią zagram na PlayStation 4 właśnie w Fahrenheit. Myślałem, że Steelbook, a to widzicie, jednak jest kartonbook. No trudno. Poradzimy sobie nawet z kartonbookiem. Tu jest Doom. To jest Doom. Czekajcie, bo też te brzydkie naklejki. A tu z jednej, z drugiej strony, to masz całe mnóstwo. Pełno, a tu wszędzie inne ceny. Czekajcie, ale odczepię te brzydkie ceny, żeby pokazać wam całe pudełko. Z tyłu też. O. Może ja będę się zajmować, a ja już ci podam następną. A ja już będę odklejać. Co? To może tak zrobimy. Nie, ty gadaj za ten. Ja nie mam o czym, ja tutaj, oni nie chcą słuchać bzdur. Dobra, słuchajcie, to niestety będę chyba, będzie do zwrotu, bo to jest co prawda fajny zestaw, ale na płycie fizycznie jest tylko jedna gra, Doom z 2016 roku, a pozostałe Doom, Quake i właśnie to jest Doom 1, Doom 2, Quake 3 i chyba tam coś jeszcze było. To wszystko jest w formie kodów cyfrowych, także mi to niestety niepotrzebne, nie zbieram cyfrowych gier, więc tego nawet nie będę odfoliowywał, tylko pójdzie do zwrotu. Może komuś to się to przyda, ktoś kto będzie chciał taki fajny zestawik, no wiadomo, to są klasyki do grania Quake'a, 1, 2 na PC-cie kiedyś ogrywałem. Tak samo wszystkie Doomy też ogrywałem na PC-cie, bo Dooma 3 pamiętam też na PC-cie grałem i całkiem się podobał, także taki tytulik. O, Agata już ma przygotowany kolejny taki Turbo Rarytas, także to jest Turbo Rarytas. Ultra Edge. Słuchajcie, na to się długo czaiłem, to akurat poszło aż zlecenie, bo to Jerry, akurat paczka jest od Jerry'ego. To już mi zlecenie szukał mi po swoich tam hurtowniach, sklepach, bo tą grę chciałem bardzo zagrać. Ale szybko się z Play Asia wysprzedała, potem robili chyba dodruk. I udało mi się dorwać w dodruku tą gierkę. Jest to właśnie chodzony hack and slash, coś w klimatach Devil May Cry, tylko wiadomo, z mniejszym budżetem, z mniejszym rozgłosem, ale gierka wygląda bardzo fajnie na gameplayach i bardzo fajny tytuł, także to na pewno Ultra Age będę odfoliowywał i będę w to grał, bo na ten tytuł się czaiłem, nie? Dobra, nie kładę spionowo, no bo... No, dawaj kolejny. Samurai Shodown. Samurai Shogun. Pewnie jakimś samurajem. Samurajem. I on na pewno ma miecz. W katanie. No jak każdy. Słuchajcie, to jest to kompilacja gier z Neo Geo Collection, Biatyk Samurai Shadow. Słuchajcie, tutaj jest, widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, dobrze, widzę, siedem gier. Także bardzo fajna kompilacja, też tu od Jerry'ego ze sklepu kupiłem, tego jest coraz mniej, bo tam widziałem, jakieś może było to miarę normalnie kupić. Teraz coraz mniej tego tytułów jest. Jest to oczywiście też jest chyba Seiben Samurai Shadow T Inclusive. Dies is inclusive. Dies is the difficult. Niemieckie to przecież to. Inclusive. Zoom Erzung, tylko cholera wie co tu pisze. Ale gra jest po angielsku, mi to wystarcza. Wiadomo, że kolekcjonerzy nie lubią niemieckich okładek. Ja tam jestem bardziej graczem niż kolekcjonerem.
kolekcja to mnie wynik, to jest wynik, że tak powiem, zbierania gier fizycznych, bo nie lubię cyfrowych i tyle. Także ważne, że mogę po angielsku zagrać, także taki tytulik trafia też do kolekcji. Dawaj kolejną. I tutaj, no nie, powiedz mi, co tu jest napisane? No na pewno ci kamera odpowie. To nie jest na żywo? Ale no przeczytaj, spróbuj. Ja absolutnie tego się no spróbuj. Nie... Co tu jest napisane? Ja to nawet nie wiem, no. To ja nie znam takich liter. Nawet to cyrylica nie jest. Nie wiem, to w ogóle jakieś takie paciorki. Ja też nie jestem w stanie, słuchajcie. Gierka Blaspchemus. No sobie nazwali tak, słuchajcie, Deluxe Edition od Team 17. Ale to nawet gdyby to chociaż były normalne litery, a nie jakieś takie popieprzone. Słuchajcie, gra o gościu, który ma pachołek drogowy zamiast czapki, zamiast głowy i biega z mieczem. Znowu miecze. Pikseloza oczywiście, gierka mocno pikselowa, takie 2D Soulsy. Ponoć dosyć trudna w rozgrywce, na to się od dłuższego czasu czekałem. Myślałem, że trochę stanieje, ale gierka się zatrzymała tam gdzieś w granicach 8-9 dych i niżej nie chce pójść, więc już ją kupiłem do kolekcji. Gra od Team 17, ja lubię od nich gierki, także ten tytuł na pewno trafi do napędu, będę chciał to całą gierkę przejść. Tym bardziej, że ona ma bardzo fajną pikselową grafikę, do tego taką całą otoczkę stylizowaną, taką mroczną. Tam jakieś w ogóle dzieciaki zakrwawione, to w ogóle masakra. Masakra. Dużo krwi. Dawaj kolejną. Generacja Zero, słuchajcie. To też się dłuższego czasu czaiłem. W ogóle ma po polsku? Ma, patrz. Napisy ma po polsku, mimo że jest język... A to jest flaga polska. Tak, flaga polska. Słuchajcie, gierka... Nie wiem, czy to jest przypadkiem... To jest od kogo? Avalanche Studio, czyli ci od tego. Od... Mów, Dziubek, ty się nie... No właśnie. Ty się nie wiesz. Nawet ci nie słuchasz. No. Just Cause'a właśnie, tego co wam brakowało. Od Just Cause'a gierka FPS-ik właśnie, gdzie się dzieje na jakiejś tam wyspie, na której roboty atakują ludzi. To jest jakaś taka survivalówka, strzelałka, FPS-ik. Ale na gameplayu mi się bardzo spodobał ten tytuł, chciałem go właśnie zagrać. Różne opinie słyszałem na ten temat, więc sam chcę sobie wyrobić opinię na temat tego tytułu, bo może być całkiem fajny. Nówka folii Generation Zero. Także tytuł na pewno sprawdzę, na pewno ogram. Dawaj kolejną. Deponia. I tak jak ostatnio na wczorajszym filmie, który wczoraj nakręcałem, mówiłem, że będę chciał wszystkie deponie zebrać w osobnych pudełkach. To jest najdroższa deponia chyba, którą najciężej dorwać. Jest to mianowicie Goodbye Deponia. Ona jest tutaj właśnie nowa w folii, ale to widzę, że jest taki repak chyba. Repak tej gry. Aczkolwiek jak z Jerem rozmawiałem, to tam mówi, że w niemieckich marketach oni tak robią, że nie rozpakowują te gry w ogóle i dają bez tego loga, czyli tego paska takiego. A czy mi to jeden ciul, bo ja tak pewnie grę będę chciał od pierwszej do ostatniej części przejść. Także na tą chwilę brakuje mi tylko ostatniej deponii, Chaos on Deponia, i będę miał wszystkie cztery w osobnych pudełkach. I najlepsza gra, no to jest Rarytasi. Taka duża. Taką dużą konsolę. Dużą konsolę. A, to już są ślaczki, ślaczki. No, przeczytaj. Wing of Darkness. Dobra, tak. Ale taka faktycznie ładna. No co, daj mi popatrzeć. Niech oni też popatrzą. Ty byś chciał od razu... Z Japonii, ale oczywiście jest po angielsku, o robotach. No to powiedz coś, jak tak dla siebie patrzysz. Słuchajcie, też sobie popatrzę, bo ja też dopiero pierwszy raz widzę te gierki. No widzisz, sam patrzysz. Mów, opowiadaj widzom. Czekaj, oczyska nacieszam. Słuchajcie, bardzo fajny zestawik, jest to gierka Wing of Darkness Limited Edition, właśnie w takim dużym opakowaniu. Gra oczywiście jest po angielsku, a tutaj mam wydanie właśnie azjatyckie. Z tyłu są oczywiście ślaczki, bo jakby inaczej miało nie być ślaczków, ale sam tytuł jest naprawdę fajny, z robotami w stylu anime. Oczywiście jak ktoś ma alergię na anime, no to tutaj nic nie zrobimy. Ty dziwek lubisz anime? Ja uwielbiam grać w anime, jestem w tym dobra. Słuchajcie, i ten tytuł, i to jest właśnie ten zestawik, który u mnie się nazbierał. Także Ultra Age, na pewno jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, bo długo się czaiłem. Co dalej? Ci, co nie zostawiają łapek i komentarzów, to zostawcie łapki i komentarzy. To standardowo dla takiego małego kanału, to są większe jakby zasięgi. Coś więcej chcemy pokazać o cukrze, o
politycy. Mamy cukier, słuchaj, jest dobrze. Mamy cukier po... No, cukier daje kopa, to jest bardzo wysoko energetyczny, więc... Więc no tyle, słuchajcie. Mamy cały kilometr. Jadę jutro w trasę, więc pewnie zajrzę do jakichś lombardów, jak coś się uda kupić, to może jakiś dodatkowy filmik zrobię. Może przy okazji kupisz coś swojej żonce, jakiś prezencik i przywieziesz. Od kiedy ty gry chcesz, żebym ci kupował? Nie gry. Jak nie gry? Kwiat. Dobra. Może zahaczę jakąś. Pole jakieś. Pole gdzieś narwę jakieś. No, takie są najbardziej. Tak, będziesz uciekał przed psami, że wyrwał, że je. Tak, wilkami jakieś by mnie goniły. Dobra, bo pieprzymy głupoty. Trzymajcie się, na razie, hołk.